Adam Radwański z nami. Kolejny mecz z drużyną z Łodzi kończy się tutaj w Nieciczy zwycięstwem 2-0. Natomiast to dzisiejsze spotkanie było tyle kluczowe, że po pierwsze wygrywamy z wiceliderem, a po drugie już nikt tej jesieni Brukbetu Termaliki Nieciecza nie dogoni. No tak, no na pewno stworzyliśmy sobie troszkę większą przewagę już nad trzecim zespołem w tabeli. No myślę, że zagraliśmy niezłe spotkanie. Na początku widać było, że to my kontrolujemy tą piłkę i stwarzamy sobie więcej sytuacji. No druga połowa można powiedzieć, że troszkę UKS coś zmienił i może troszkę to oni bardziej kontrolowali tą grę, ale my wychodzimy z wynikiem 2-0 i cieszymy się, dopisujemy kolejne 3 punkty. Z Romanem Gergelem rozmawialiśmy przed chwilą i stwierdziliśmy wspólnie, że lepszego momentu chyba na zdobycie tej pierwszej bramki trudno było znaleźć, bo no, ta gra nie układa się chyba do końca tak, jak chcieliście, natomiast no, do szatni bramka, UKS nie miał już okazji nic zrobić w tej pierwszej połowie, dzięki temu mogliście spokojnie podejść do drugich 45 minut. No myślę, że nawet przed tą strzeloną bramką mieliśmy parę sytuacji, żeby strzelić tą bramkę. Gdzieś tam kolejny raz z linii wybija obrońca, czy Kacper miał też sytuację. Coś. No myślę, że mogliśmy wcześniej otworzyć ten wynik, no ale najważniejsze było to, że do bramki strzeliliśmy bramkę i to naprawdę było kluczowe. Jesteśmy już mistrzem jesieni Fortuna pierwszej ligi, natomiast ta runda dla nas się nie kończy. Co więcej, jako jeden z niewielu zespołów mamy do rozegrania jeszcze 2 spotkania, więc trochę trzeba jeszcze z siebie na finiszu tych rozgrywek wyszarpnąć. Na pewno chcemy teraz się cieszyć, ale myślimy już o meczu w środę, żeby nie schodzić z tego dobrego toru i cały czas punktować, bo to naprawdę będzie ważne. Mimo tego, że mamy dużą przewagę, chcemy na te urlopy jechać z jak największym dorobkiem punktów. Wygląda na to, że listy do świętego Mikołaja dotarły, bo dzisiaj 3 punkty i mamy nadzieję, że Mikołaj coś tam jeszcze zostawił dla nas na środę i na przyszły weekend. No też mam taką nadzieję, no tak jak mówię, teraz koncentrujemy się na tych 2 meczach i chcemy na urlop jechać.